Ortoreksja nerwoza jest dysfunkcją żywieniową, która polega na tym, że ma się obsesję na punkcie jedzenia zdrowej żywności. Ketchup sprzedawano w latach 30. XIX wieku jako lekarstwo. Kurczak zawiera 266% więcej tłuszczu niż 40 lat temu. Miód jest jedynym jedzeniem, które się nie psuje. Może stać nawet 3000 lat. Najczęściej kradzionym jedzeniem na świecie jest ser. Naukowcy potrafią zamieniać masło orzechowe w diamenty. Jedzenie regularnie fast foodów ma taki sam wpływ na wątrobę, co zapalenie wątroby. Ilość słoików Nutelli sprzedawanych w ciągu jednego roku mogłaby pokryć Wielki Mur Chiński 8 razy. Prawie 70% czerwonego mięsa jadanego globalnie to mięso kozie. Wiele światowych producentów lodów dodaje do swoich lodów glony morskie. Połknięcie jednej łyżeczki cukru na sucho może pomóc skutecznie przerwać serię czkawek. W USA w Kentucky zabronione jest chodzenie z lodami w tylnej kieszeni. Pesko-wegetarianizm lub ichti-wegetarianizm to dieta polegająca na wyłączeniu z diety mięsa czerwonego i drobiu, a pozostawieniu ryb. Lęk przed gotowaniem to mageirokofobia. W amerykańskim mieście Seattle od 2015 wyrzucanie jedzenia jest nielegalne. Ludzie zabijają 1776 zwierząt na sekundę po to, by jeść. W południowych Indiach ludzie tarzają się w jedzeniu serwowanym braminom w nadziei, że wszystkie problemy i dolegliwości odejdą raz na zawsze. W sierpniu 2015 astronauci z NASA po raz pierwszy zjedli jedzonko, które zostało wyhodowane w kosmosie. W USA 40% upraw się nie sprzedaje i nikt ich nie je, bo są to uprawy brzydkie. Według badania z 2015 ludzie jadający ostre potrawy żyją dłużej. Oczekujący kary śmierci więźniowie nie mają prawa do ostatniego posiłku w Teksasie. Torebkę herbaty wprowadzono w 1908 roku w Nowym Jorku. Szafran to najdroższa przyprawa świata, a jej nadmiar może zabić. Może kosztować nawet 40 tysięcy złotych za kilogram. Niektóre jogurty mogą zawierać galaretę wołową lub wieprzową. KFC zostało założone przez pułkownika Harlanda Sandersa w 1952 i było stacją benzynową. Arachibutyrofobia to paniczny lęk przed tym, że może się przykleić masło orzechowe do podniebienia. W południowej Afryce termity i mrówki często się smaży i jada garściami, tak jak popcorn. Każdorazowe liźnięcie znaczka pocztowego to 1/10 kalorii więcej. W epoce wiktoriańskiej dietetycy radzili, by każdy kęs gryźć 100 razy w ciągu jednej minuty, zanim się dany kęs połknie. Płatki kukurydziane mają więcej genów niż ludzie. Do czasów średniowiecza czarny pieprz stał się tak luksusowym artykułem, że był używany do opłacania czynszu czy podatków. Tiramisu znaczy po włosku podnieś mnie. To, jak się podaje jedzenie, ma znaczenie w odbiorze smaków. Gorąca czekolada podana w pomarańczowym kubku smakuje lepiej. Odkryli to naukowcy. Oryginalny przepis na pizzę margaritę powstał na bazie włoskiej flagi, bazylii, pomidorów i mozzarelli. Można w Japonii kupić lody o smaku węgorza. Perły rozpuszczają się w occie. Numer 57, jaki widnieje na butelce ketchupu Heinz, reprezentuje ilość kiszonych artykułów, jakie firma kiedyś miała w ofercie. Iberico to najdroższa szynka świata i pochodzi z Hiszpanii. Produkowana jest z rzadkiej rasy czarnych świń iberyjskich z hodowli Manuela Maldonado, który jest farmerem, producentem mięsa i znawcą szynki. Kilogram kosztuje ponad 1100 zł.
Starożytni Grecy żuli mastik, czyli gumopodobną substancję, wyrabiali ją z kory drzewnej. Pszczoły muszą odwiedzić jakieś 4 miliony kwiatów, żeby wyprodukować 1 kg miodu. Jeśli cierpisz na paniczny lęk przed warzywami, to znaczy, że cierpisz na lachanofobię. Migdały należą do rodziny brzoskwiniowatych. McHot Dog to hot dog dostępny wyłącznie w japońskich oddziałach McDonald's. Zjedzenie kolacji wcześnie lub w ogóle pominięcie kolacji może spowodować, że ilość tłuszczu, jaki człowiek spala w ciągu nocy, wzrasta. Najdroższa pizza świata kosztowała 4200 funtów. Pizza Royale 007 zawierała kawior, homara i 24-karatowy złoty pył. Pierwsze jedzenie, jakie skonsumowano na Księżycu przez Neila Armstronga, to były hot dogi i to było w 1969. Steki arbuzowe są często sugerowanym posiłkiem dla wegetarian. Pomysł, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, pochodzi od firmy, która usiłowała wywindować sprzedaż płatków śniadaniowych w kampanii reklamowej z 1944. Pizza Hut zostało założone przez dwóch braci, którzy pożyczyli od mamy $600 w 1958 i założyli pizzerię. Zupa z pirani jest popularnym afrodyzjakiem w Brazylii. W XVI-wiecznej Europie panowało przekonanie, że zjedzenie pomidora mogłoby cię zamienić w wilkołaka. Francja jest pierwszym krajem w historii, który zabronił supermarketom wywalać niesprzedaną żywność, zmuszając ich do darowania jedzenia potrzebującym. Jeśli ugotować buraka w wodzie, a potem wmasować w czaszkę wodę co wieczór, to podobno działa cuda na łupież. Przeciętny człowiek zjada 12 włosów łonowych w jedzeniu typu fast food co roku. Przeciętna osoba jada ponad 3,5 kg winogron w roku. Jest ponad 8 tysięcy odmian jabłek na świecie. Cebula po łacinie to ogromna perła. Jabłka, gruszki, wiśnie i truskawki należą do rodziny różowatych. Słowo warzywo nie jest naukową definicją, więc można uznać pomidora za warzywo. Na Filipinach, jeśli się uda rozłupać kokosa bez poszczerbionych krawędzi, no to przynosi szczęście. Kiedy żurawina dojrzewa, to odbija się niczym gumowa piłeczka. Największą ilością winogron spożytych w ciągu 3 minut to 133. Rekord ustanowiono w 2001. Jest ponad 10 tysięcy odmian pomidorów. W 2001 było ponad 300 wypadków związanych z bananami w Wielkiej Brytanii. W większości przypadków ktoś pośliznął się na skórce. Jeśli chcesz przyspieszyć proces dojrzewania ananasa, to wystarczy go postawić na zielonej czuprynie. Marchewki nie zawierają tłuszczu. Orzeszki ziemne można wykorzystywać do produkcji dynamitu. Arbuz składa się w 92% z wody. Alliumfobia to zapewne popularny lęk wśród wampirów, ponieważ jest to nieuzasadniony lęk na myśl o czosnku. Jeden rządek kukurydzy ma zawsze parzystą ilość ząbków. Dynia pojawiła się po raz pierwszy w Meksyku 9000 lat temu. Kwadratowe arbuzy kosztują jakieś $85. Rzepa zawiera bardzo dużo witaminy C, wapń oraz potas. Przeciętny człowiek konsumuje w ciągu roku 78,5 kg mięsa. Ugryzienie drewnianej łyżki podczas krojenia cebuli powoduje, że oczy nie łzawią. Ananas jest byliną z rodziny bromeliowatych. Jedna bylina wytworzy tylko jednego ananasa rocznie. Sałata należy do rodziny słonecznikowatych. Jagody są doskonałym źródłem witaminy C.
kwiaty dyni są jadalne. Frytki pochodzą z Belgii. Jemy 900% więcej brokułów, aniżeli 20 lat temu. Pomidorów nie należy trzymać w lodówce i najlepiej je myć dopiero przed spożyciem. Jest ponad 600 różnych kształtów makaronu na świecie. Geomelofagia to zadziwiająca choroba. Polega ona na tym, że człowiek ma nieodpartą chęć, by jeść surowe ziemniaki. 9 sierpnia jest oficjalnym Narodowym Dniem Pudingu Ryżowego. Ryż może być użyty w piwie, psiej karmie, jedzeniu dla niemowląt, płatkach śniadaniowych, przekąskach, mrożonkach oraz sosach. Październik to oficjalny miesiąc makaronów. Kanadyjski neurochirurg dr Wilder Penfield, kiedy operował pacjentów z epilepsją, odkrył miejsce w mózgu odpowiedzialne za wykrywanie, w którym momencie tosty zaczynają się palić. Przed 1991 batoniki Twix były znane na całym świecie pod nazwą Raider. Arabowie wymyślili karmel. Chipsy Pringles pierwszy raz sprzedano w 1968, ale zdobyły popularność dopiero 10 lat później. Saddam Hussein uwielbiał batoniki Bounty. Kiedy wkładasz marchewkę do lodówki, to oderwij zieloną końcówkę. Dzięki temu będą świeże dłużej. Frank Mars wymyślił batonika Snickers. Nazwał je Snickers po swoim ulubionym koniu wyścigowym. M&M's to skrót od Mars and Murray, współtwórców artykułu. Czekolada może zabić psa. Ma bezpośredni wpływ na serce i układ nerwowy. Najstarsze czekoladki na świecie mają ponad 115 lat. Puszka pochodzi z czasów koronacji króla Edwarda VII z 1902. Cukier jest jedynym smakiem, którego pragniemy, kiedy się rodzimy. Szwajcarzy jadają najwięcej czekolady. Zaraz na drugim miejscu są Anglicy. W XV wieku we Francji czekoladą mogli wyłącznie się delektować członkowie dworu królewskiego. Pierwsza zupa, jaką kiedykolwiek stworzono, była z hipopotama i datowana jest na 6000 lat przed naszą erą. A na koniec, największe danie świata, jakie jest w menu, to pieczony wielbłąd. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.